Dobrze, to spróbujmy sobie teraz zobrazować, jak działa metoda FIFO. Tak jak Wam wspomniałam, metoda FIFO to skrót od first in, first out, czyli pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Czyli to jest metoda, która polega na tym, że rozchód materiałów ujmuje się w taki sposób, że w pierwszej kolejności z magazynu wychodzą te materiały, które pojawiły się w nim najwcześniej, czyli te, które zostały zakupione najwcześniej. Jest to metoda dopuszczona według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W związku z tym nie mamy problemu tutaj z przepisami międzynarodowymi i warto o tym pamiętać. No a jak sama metoda działa? Myślę, że najlepiej jest to zobrazować na konkretnym przykładzie. I mamy tutaj firmę Alfa, która zajmuje się usługami remontowo-budowlanymi, która dokonała zakupów materiału w miesiącu marcu. Chodzi tutaj konkretnie o worki kleju. I Mamy informację, że 3 marca zakupiła 4 sztuki, czyli 4 worki w cenie 25 zł za sztukę. 10 marca kolejny zakup 10 sztuk w cenie 28 zł i 16 marca 8 sztuk w cenie 30 zł za sztukę. Wiemy, że w dniu 20 marca wydała do zużycia 15 worków kleju. No i teraz pytanie jest takie, zakładając oczywiście, że ta firma Alfa stosuje księgowość pełną, Jaka jest wartość, jaki jest koszt wydanych do zużycia worków kleju? Bo widzimy, że mamy zakupów kilka. W jaki sposób wycenić rozchód tych materiałów? No, zrobimy to teraz, w pierwszej kolejności, w oparciu o metodę, o której przed chwilką powiedzieliśmy, czyli w oparciu o metodę FIFO. Żeby ten materiał, ten rozchód materiału wycenić, to ja zawsze przygotowuję sobie taką tabelkę, w której mamy datę, ilość. Cenę za sztukę i wartość całkowitą. W ten sposób możemy sobie prześledzić, oczywiście, w jaki sposób ten rozchód materiałów wycenić. W systemach księgowych i w systemach y, dotyczących obsługi magazynu, często jest to już jakby ujęte, natomiast my musimy zapoznać się jakby z zasadą działania tej metody wyceny. No i teraz zobaczmy, gdybyśmy mieli ująć te poszczególne dane z tego przykładu. To wiemy, że w dniu 3 marca firma Alfa zakupiła 4, sztuki, 4 worki kleju w cenie 25 zł za sztukę, czyli ta wartość w magazynie tych worków to było 100 zł. Potem dokupiła 10 kolejne 10 sztuk już w cenie 28 zł u innego dostawcy. Wartość całkowita tych 10 worków kleju to 280 zł. Popatrzmy, w sumie już mam 14 worków, wartość 380 zł. I 16 marca mamy kolejne 8 worków w cenie już 30 zł za worek. Wartość tego zakupu 240 zł. W sumie w tym momencie, czyli przed jakimkolwiek rozchodem, ma 22 sztuki, 22 worki kleju w magazynie o wartości w sumie 620 zł. No i teraz 20 marca postanawia zużyć 15 worków. Jeżeli zastosujemy tu metodę FIFO, to musimy wydawać z magazynu od tych najstarszych do tych najświeższych czyli w pierwszej kolejności pozbędzie się tych czterech worków zakupionych najwcześniej w cenie 25 zł. Potem weźmie kolejne 10 w cenie 28 zł. No i jeszcze jej brakuje jednego worka do tych 15, które chciała wydać do zużycia. W związku z tym z tych ośmiu, które zakupiła najpóźniej, weźmie jeszcze jeden worek w cenie 30 zł. To oznacza, że na koniec marca w magazynie zostanie jej 7 sztuk, wycenionych po 30 zł, bo tylko te worki zostały z tego ostatniego zakupu. Czyli w sumie stan zapasów będzie 210 zł. A jaka będzie wartość materiałów wydanych do zużycia, czyli koszt zużytych materiałów? Przypominam 15 worków, 4 z najwcześniejszego zakupu, 10 z kolejnego i jeden z tego najpóźniejszego. Wartość 100 zł tych 4 sztuk, 280 tych kolejnych 10 i jedna sztuka po 30 zł, w sumie daje koszt całkowity 410 zł. Czyli ta jednostka w rachunku zysków i strat rozpozna koszt zużytych materiałów w wysokości 410 zł stosując metodę FIFO i zapas materiałów o wartości 210 zł. Czyli widzimy, zastosowanie tej metody polega na tym, że najpierw z magazynów wychodzą te materiały, które zostały zakupione najwcześniej, a pozostają te, które zostały zakupione najpóźniej. I tak działa ta metoda. Zobaczmy teraz, czym różni się druga z metod, metoda LIFO.